Dziękuję serdecznie za bardzo serdeczną zapowiedź i jest mi szalenie miło, że już kolejny raz jestem tutaj. Już kolejny raz mogę tak naprawdę tutaj uczestniczyć i spotykać świetnych ludzi, świetnych innowatorów z administracji publicznej, ale także oczywiście z sektora prywatnego. I to są takie osoby, które, tak jak Winston Churchill mówił, nie ma takiego pomysłu, takiego niesamowitego pomysłu, którego nie można by było rozważyć, żeby go wdrożyć. I faktycznie na swojej drodze dotychczasowej w administracji publicznej spotykam przede wszystkim takie osoby, które zawsze mają ten attitude, takie podejście właśnie do tego, że się da coś zrobić, trzeba tylko się zastanowić, jak to zrobić. Szanowni Państwo, jesteśmy w tym momencie przed takimi wielkimi wyzwaniami i tutaj przed nami się na prezentacji wyświetlają różne nazwy, e-sportsman, menadżer cyfrowej śmierci i można byłoby tutaj wymieniać faktycznie dalej i dalej. Co to jest tak naprawdę? Czym są te słowa, co dla nas stanowią, jakie wyzwanie przed nami one zapowiadają? No właśnie, szkoła przyszłości, rozwijanie talentów. Żeby móc przygotować się na to, co przed nami, na to, jakie wyzwania stoją przed nami, trzeba już dzisiaj myśleć o tym, żeby tworzyć szkołę przyszłości. A czym jest szkoła przyszłości? Szkoła przyszłości to rozwijanie talentów. Talenty, które mogą być rozwijane właśnie poprzez rozwijanie kompetencji przyszłości. Tutaj Państwo zaraz zobaczą taką ścianę tekstu, natomiast celowo, umyślnie umieściłam ścianę, żebyśmy nie dlatego, żeby Państwo teraz skupili się i wyczytywali, co jest tam napisane, bo nie każdy będzie tak wysilał wzrok, natomiast dlatego, że to jest bardzo ważne, żeby w tym momencie przełamać nastawienie na wiedzę, którą można powiedzieć, że pokotowała dotychczas w szkołach, z przeniesieniem wajchy w stronę umiejętności. Kompetencji, które powodują, że jesteśmy gotowi na to, co nieznane, czyli kompetencje przyszłości to jest pozyskiwanie kompetencji do bycia gotowym na pozyskiwanie nowych kompetencji. Jakkolwiek by to nie brzmiało jak masło maślane, jednak jest to faktycznie szalenie istotne, żeby w związku z tym, że tak bardzo dynamicznie wszystko się zmienia i będzie się zmieniało coraz bardziej, żeby być na tym gotowym, a jak możemy na to wpływać, w szczególności z perspektywy sektora publicznego. To są liczby, które tak właśnie tutaj pokazują, jak jest tak naprawdę, z czym mamy do czynienia, jeżeli mówimy o sektorze edukacyjnym w Polsce. I tak naprawdę tutaj to można powiedzieć, że to jeszcze i tak, jeżeli byśmy tutaj włączyli sektor gospodarczy edutechu, czyli całej gospodarki, która to jest tworzona wokół sektora edukacyjnego, to by było jeszcze większe liczby. Tu jeszcze moglibyśmy podać miliardy złotych, które będą się pojawiały, które już się pojawiają i w perspektywach rozwoju całego sektora właśnie gospodarczego edutechu. Dlaczego pokazałam te liczby? Pokazuję te liczby dlatego, żebyśmy wyobrazili sobie, jaki mamy potencjał poprzez to, że już od początku edukacji, od pierwszych lat edukacji, możemy wpływać na to, jak będzie wyglądała nasza gospodarka. W jaki sposób? No właśnie w taki sposób, żeby móc wspierać te kompetencje przyszłości, które tutaj mówimy o interdyscyplinarności, która tak naprawdę jest szalenie istotna, współpracy, pracy zespołowej, o tym jest w szczególności mowa, czyli te kompetencje miękkie, które będą szalenie istotne w czasach bardzo szeroko zakrojonej automatyzacji. I tutaj właśnie, żeby Państwo sobie wyobrazili, co to znaczy dla gospodarki, to znaczy także, tutaj mamy 4,6 miliona uczniów, 1,3 miliona studentów, 4,6 miliona uczniów, blisko no, kilkaset tysięcy osób kończy szkołę, edukację i tak naprawdę może być już gotowa, wykwalifikowana do tego, żeby wspierać gospodarkę właśnie w tych branżach, które potrzebują wysokich kwalifikacji. I tutaj płynnie chciałabym przejść do tego, co możemy tak naprawdę tutaj systemowo, w jakich obszarach możemy działać. To, co już wspomniałam, oczywiście umiejętności. Obok wiedzy, która jest oczywiście szalenie istotna, żeby umiejętności mogły wykorzystywać właśnie tę wiedzę, którą też posiądziemy. Tutaj, jeżeli chodzi o umiejętności, to od samego początku, tak naprawdę można powiedzieć już o latach przedszkolnych, kiedy te kompetencje można już pozyskiwać.
Kolejnym filarem, także szalenie istotnym, jest oczywiście łączność i tutaj mamy na myśli to, żeby, tak jak mamy chociażby program ogólnopolskiej sieci edukacyjnej, który polega na tym, żeby każda szkoła w Polsce była podłączona do szybkiego internetu i to faktycznie już nastąpiło. I kolejnym elementem oczywiście uzupełniającym, które może wspierać ten cały rozwój edukacji, jest oczywiście sprzęt, dzięki któremu możemy pozyskiwać umiejętności, możemy łączyć się i wymieniać się wiedzą z innymi. I tu chciałabym powiedzieć właśnie coś, co de facto ma łączyć i łączy już w tym momencie te trzy obszary. Laboratoria przyszłości. Laboratoria przyszłości to przede wszystkim tak naprawdę inwestycja w przyszłość i w szkołę przyszłości już dziś. Na czym polegają laboratoria przyszłości? Po pierwsze jest to oczywiście zakup nowoczesnego sprzętu do szkół podstawowych, a za chwilę już i ponadpodstawowych, który tak naprawdę ma wspierać właśnie rozwój umiejętności, a także łączyć w całej Polsce wszystkie laboratoria przyszłości, które powstają i łączyć młodzież, łączyć nauczycieli, łączyć także rodziców, czyli całe społeczności szkolne, które mogą wymieniać się doświadczeniem, inspirować się do działań, które mogą wpływać faktycznie i będą wpływały, jestem o tym przekonana, będą wpływały na rozwój naszej gospodarki, rozwój naszego kraju. I tutaj w tym momencie, jeżeli trochę kilka statystyk bym podała, jesteśmy na etapie, kiedy już blisko 12 tysięcy szkół podstawowych prowadzonych przez organy samorządowe w Polsce, taki sprzęt już zakupiło prawie w całości, bądź jest na etapie finiszowania tego zakupu. Program, tak naprawdę ten pierwszy etap dla szkół podstawowych prowadzonych przez organy samorządowe, przygotowanie i tak naprawdę jego realizacja z naszej perspektywy wypłata właśnie finansowania trwało 3 miesiące. W tym momencie szkoły, od tamtego momentu jak szkoły sukcesywnie dostawały, jak tylko się zgłaszały, to sukcesywnie otrzymywały finansowanie, to zakupy w różnych właśnie tych elementów, czyli drukarek 3D, mikrokontrolerów wraz z lutownicami, sprzętu do nagrywania właśnie zakupowały. Teraz przed nami w najbliższych tygodniach kolejny etap to są szkoły podstawowe, które są prowadzone przez organy inne niż samorządowe, czyli na przykład nie szkoły niepubliczne, a już za chwilę także szkoły ponadpodstawowe i tutaj chciałabym serdecznie zaprosić Państwa do konsultowania katalogu wyposażenia dla szkół ponadpodstawowych. Wiem, że słuchają nas właśnie przedstawiciele firm, przedstawiciele także sektora publicznego i z doświadczeniem także właśnie w sektorze edutech i tutaj chciałabym zachęcić serdecznie do tego, czy właśnie w szkołach ponadpodstawowych tutaj mamy także różne rodzaje szkół, bo tutaj już mamy mowa o tym, że mamy szkoły branżowe, technika, licea, czy może faktycznie nie dla wszystkich powinien być ten sam katalog, dlatego tutaj jesteśmy bardzo otwarci na to, aby Państwa propozycje wysłuchać i uwzględnić. Dlatego do końca marca prowadzimy jeszcze konsultacje i zapraszam do tego, aby faktycznie naprawdę skupić się na tym, bo to zależy od tego, tak naprawdę także jak nas słucha biznes, to przygotowujemy kadry dla Państwa. Dlatego zapraszamy, żeby tutaj wspierać nas także w tym, jak mają być te laboratoria przyszłości w szkołach ponadpodstawowych wyglądać. I teraz trochę zmieniając temat, ja tylko już podsumowując swoją wypowiedź, chciałabym zaprosić oczywiście wszystkich i nie możemy tutaj dzisiaj nie mówić i będziemy, na pewno też każdy z nas będzie, jak nie powie, to tak naprawdę ma to w sercu, co się dzieje tuż za naszą polską granicą, na Ukrainie, w Ukrainie. I tutaj szalenie zapraszam do tego, aby każdy, kto chce, czuje potrzebę serca i chce pomóc, żeby tę pomoc faktycznie zgłaszał i tutaj mamy taki agregator pomagamukrainie.gov.pl, na którym można właśnie udzielać pomocy, a także o nią prosić. Strona jest dostępna także w języku angielskim już w tym momencie, dlatego też zapraszamy do tego, aby udzielać tych informacji międzynarodowo na swoich portalach społecznościowych do swoich znajomych za granicą, bo nie ograniczamy, pomoc nie ma granic. Dlatego serdecznie zapraszam do tego, aby dzielić się tą informacją i pomagajmy każdy jak może. Dziękuję serdecznie. Thank you.